Paweł Pawlak. Bardzo dobre spostrzeżenie, że niektóre przedstawienia NUE, zwłaszcza to, które dzisiaj wrzuciłem na miniaturkę naszej audycji, przypominają pomniki Sfinksów, pomniki hybryd z Sumeru. Jak najbardziej. Jest to słuszne spostrzeżenie. Ja też to zauważyłem, natomiast staram się tego nie narzucać z tej prostej przyczyny, że NUE jako mit niesie trochę większą wartość, bo tam można zauważyć z jednej strony element hybrydowy, ale równocześnie trzeba dołożyć element zmiennokształtności i trzeci element tego mitu o charakterze edukacyjnym, czyli starcie ze swoim największym lękiem. Te trzy elementy z różnym natężeniem, w różnych wersjach mitu, w zależności od kraju, w którym występują, z różnym naciskiem, w zależności do czego ten mit miał służyć, ale występują i są składowymi historii o NUE. I to je odróżnia od historii pomników, które, czy tych wizerunków hybryd, czy to z Sumeru, czy szerzej z Bliskiego Wschodu, z tego względu, że tamte mity zwykle odnosiły się do jednej stałej postaci. Wyjątkiem będzie tu troszeczkę Sfinks, dlatego że on niby miał stałą postać, ale jego zagadki były indywidualne dla każdego. Każdy otrzymywał inny zestaw zagadek, w zależności od tego, jakim wyzwaniem się miał mierzyć.